Witam, z tej strony Adanatel, a to jest filmik informacyjny. Jak już wiecie czy nie, w Tibi pojawiły się nowe mounty. Możemy je kupić za polskie peleny na stronie tibia.com w dziale sklep. Jak widzicie, ceny mountów są nawet duże, 62 zł, 83 zł, 104 zł. Trochę ceny są zawyżone, ale to może przez to, że są to jednak unikatowe mounty. Takiego lwa akurat nie można oswoić, ale ten skorpion i ten smoczek jest zdobywalny, ale najfajniejszy jest niedźwiedź, ten taki ognisty koń, tak jakby właśnie na dole tutaj wam go pokazywałem. I fajna jest opcja, możemy zapłacić za te mounty paysafe'em, możemy zapłacić telefonem lub po prostu kartą, przelewem czy PayPalem. Mounty ciekawie się prezentują, zawsze jakaś nowość. Na pewno na takim mouncie będziemy się wyróżniać w grze, ale za jaką cenę? Ale kto bogatemu zabroni? Jeżeli ktoś lubi takie bajery i ma dużo pieniędzy w portfelu, to jest zdecydowanie opcja dla niego, jeżeli oczywiście normalne mounty mu się znudziły. To by było na tyle w tym odcinku. A jeszcze, chciałbym jeszcze dodać, że zakupimy tego mounta, jest on przypisany na jednej postaci i będzie służył bez względu na to, czy będziemy posiadać paka, czy też nie. Czyli będziemy mogli na faku sobie jeździć tym mountem, ile tylko chcemy. I to było na tyle w tym krótkim odcinku informacyjnym. Myślę, że wam się podobało. Oceńcie w komentarzach, co sądzicie o tych mountach. Cześć!